Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszym briefingu prasowym. Wiele pytań napływa od mieszkańców Nowego Sącza, zarówno drogą mailową, jak i przez różne komunikatory na temat tego, czy składamy i jakie wnioski składamy do programu Polski Ład. Termin jest bardzo krótki, jesteśmy przygotowani oczywiście do szeregu inwestycji. Po długiej naradzie i burzy mózgów oczywiście nadal realizujemy program rozwoju Nowego Sącza i właśnie dzięki obecności Państwa, sądeckich mediów, za Państwa pośrednictwem pragnę przekazać informacje, jakie wnioski zostaną złożone na koniec tego miesiąca. Są to 3 wnioski, jest to pierwszy nabór. Mam nadzieję, że zarówno mieszkańcy Nowego Sącza ocenią pozytywnie ten kierunek, ponieważ są to wnioski z różnych dziedzin życia, z różnych dziedzin naszej sądeckiej tutaj infrastruktury, ale są to tematy, które wielokrotnie przewijają się w postulatach mieszkańców, no i dlatego powiedziałem, mam nadzieję, że będzie nam dane realizować również te inwestycje po decyzji oczywiście o przyznaniu dofinansowania. Pierwszy, największy wniosek, który tutaj Państwu przygotowałem, to kwestia budowy obwodnicy wschodniej Nowego Sącza. Szacowany koszt tej obwodnicy to 150 milionów złotych. Chcielibyśmy to zacząć realizować jeszcze w tej kadencji prezydenckiej. Inwestycja oczywiście obejmuje ponad 3-kilometrowy odcinek drogi wraz z chodnikami, ścieżką rowerową oczywiście, rondem, skrzyżowaniami, obiektami mostowymi, bo musimy przekroczyć potok Łubinkę i rzekę Kamienica, estakada, która jest planowana nad Długoszowskiego, wiaduktem na Jamnickiej, mur oporowy między mostem, rzeką Kamienicą a wiaduktem, regulacje oczywiście potoków również przy okazji. Ekrany akustyczne, oświetlenie drogowe, kanalizacja deszczowa, przepusty, czyli po prostu pełna inwestycja w tamtym rejonie. Tutaj pokazuję slajd, który Państwo już doskonale znacie. To jest koncepcja tej całej obwodnicy. Ja przypominam tylko, że byłoby to po prostu przedłużenie ulicy Witosa Pieczkowskiego terenami osiedla Piątkowa, wbicie się w ulicę Lwowską i tam rondo na ulicy Lwowskiej, na osiedlu Piątkowa, przekroczenie potoku Łubinka właśnie obiektem mostowym oraz wiaduktami przekroczenie ulicy Długoszowskiego Jamnickiej i budowa nowej przeprawy mostowej na wysokości tak zwanego Dzikiego Ronda. Wartość oczywiście tego projektu jest oszacowana wstępnie na 150 milionów złotych, ze względu na to, że właśnie duże prace inżynieryjne, chociaż odcinek zaledwie, można powiedzieć, powyżej 3 km, ale musimy pamiętać o tym, że to rozwiązanie odciążyłoby całkowicie most 700-lecia Piłsudskiego oraz ulicę Prażmowskiego. Takie miejsca, które w tej chwili obserwujemy jako miejsca zatłoczone i gdzie ten ruch jest bardzo, bardzo duży. Osoby jadące z Krynicy, z Nawojowej, z Kamionki Wielkiej mogłyby podjąć decyzję właśnie na poziomie salonu Daci i Renault, że skręcają w prawo właśnie na tą obwodnicę wschodnią i mówiąc potocznie, kolokwialnie, nie będą zwiedzały Nowego Sącza, czyli również nie będą generowały tego ruchu na moście 700-lecia. To jest pierwsza inwestycja, którą składamy jako nasz wniosek. Druga to będzie modernizacja budynku ratusza. To też jest temat znany Państwu doskonale. Kwota jest wysoka, bo 30 milionów złotych. Okres realizacji również planujemy jeszcze w tej kadencji, jeżeli byśmy oczywiście otrzymali stosowne środki. No i tutaj kompleksowy remont całego budynku naszego historycznego ratusza. W jakim on jest stanie, no to nie muszę przypominać, bo tutaj zdjęcia pokazują zbliżenia elewacji. Wszyscy to widzimy. Szkoda, żeby rzeczywiście nadal postępowała degradacja tego budynku. Ja też przy okazji przypominam, że trwają prace pod nadzorem oczywiście konserwatorskim na temat takiego fragmentu pod estakadami przy wejściu elewacji, tak żeby sprawdzić technologię remontu, żeby zobaczyć, jak wychodzi to rzeczywiście na żywo. Oczywiście poprawimy przy tej okazji również element elewacji, ale to tylko jest drobny wycinek.
Pokażemy także kolorystykę, która została zaproponowana przez konserwatorów, bo jest, no, bym powiedział, odważna jak na dzisiejsze czasy, więc takie kroki drobne robimy. Natomiast żeby zrobić ten duży krok w postaci remontu całego budynku, no to tutaj tam te środki oczywiście, jeżeli będą dostępne, a takie mamy zapewnienia rządowe, no to oczywiście nie tracimy możliwości złożenia wniosku. I ostatni projekt, najmniejszy, ale też bardzo ważny dla sądeckiego sportu. Mamy bardzo dużo klubów sportowych, bardzo dużą liczbę zespołów, które wymagają boisk sportowych i chcemy wybudować boisko ze sztuczną murawą. Posiadamy już koncepcję rewitalizacji kompleksu sportowego na osiedlu Zawada. I chcemy oczywiście realizować to etapowo. Takim pierwszym etapem byłaby właśnie budowa boiska ze sztuczną murawą. Jest przeprojektowany cały tamten teren, włącznie z budynkami, z infrastrukturą towarzyszącą, z dojazdami. Także zaprojektowany jest tam kemping nad kamienicą. Także to boisko tutaj o wymiarach 65x100 wraz oczywiście z całym otoczeniem służyłoby także jako boisko treningowe dla drużyn, które grają w Nowym Sączu. Mamy, tak powiedziałem, już pełną koncepcję rewitalizacji całego terenu. Tutaj Państwu pokazuję ten fragment głównego budynku. Oczywiście wiązałoby się to z wyburzeniem dotychczasowych tam budynków stojących i tego budynku klubowego w celu zbudowania nowych obiektów kubaturowych. Chciałbym z Państwem się po prostu tą informacją podzielić, ponieważ wniosek oczywiście stosowny złożymy w przyszłym tygodniu, natomiast myślę, że warto by było, żeby mieszkańcy Nowego Sącza się dowiedzieli, że również oczywiście nie stracimy tej szansy, tej okazji i te wnioski zostaną przez miasto Nowy Sącz w tym pierwszym rozdaniu złożone, bo mamy informacje i obietnice, że tych transz będzie dużo, dużo więcej. Jeżeli by rzeczywiście to wszystko tak ruszyło, jak jest zapowiadane, no to wtedy będę się cieszył z tego, że tych inwestycji będzie w Sączu jeszcze, jeszcze więcej. Czy macie Państwo jakieś pytania ewentualnie związane z tym tematem? To może wpierw zacznijmy jednak od tych inwestycyjnych. To w takim razie, panie redaktorze, bardzo proszę. Bardzo bym prosił, panie prezydencie, wczoraj pojawiła się informacja o tym, że w odniesieniu do tego, co przyszło miasto w ostatnich tygodniach, o tym, że z dokumentów, które przedstawiono, wynika, że z 94 kanalizacji w mieście w tej chwili konserwowanych jest tylko 13 km i widowisko badawnego było 12 machorów z wyłonieniem firmy, która zajęłaby się nadzorem nad kanalizacją. Po pierwsze, czy to prawda, po drugie, czy ja tutaj pan na pilnego rozwiązania tego problemu, bo nie twierdzi, że kanalizacja całkowicie rozwiąże, czy nie zagrożenia związane z opadami, ale na pewno w jakimś stopniu ograniczy skutki tych opadów i zniszczenia. Tematem zajmuje się mój zastępca, poprosiłem go o sprawdzenie tematu, przedstawienie mi informacji, także nie chcę w tej chwili tematu, że tak powiem, rozwijać, bo muszę wpierw posiąść stosowną wiedzę. Wiem, że były przetargi, wiem, że w wielu teraz miejscach, gdzie odbywają się przetargi na różnego rodzaju usługi, są zawirowania, wszyscy jesteśmy świadkami potężnej inflacji, te koszty rosną niesamowicie w różnych dziedzinach. Dzisiaj mam informację, że boisko, które było szacowane w budżecie obywatelskim na 150 tysięcy, wszystkie oferty przekraczają 300. No i też oczywiście nie jesteśmy w stanie tej inwestycji zrealizować w tym zakładanym budżecie. Także takich informacji pojawia się bardzo dużo. Przed nami sporo przetargów w tym roku, również na przykład na utrzymanie zieleni, na sprzątanie. Kończy się 3-letnia umowa, która była zawarta w 2018 roku. No i też, tak jak powiedziałem, to jest tabula rasa na dzisiaj, jak się te firmy usługowe zachowają, bo koszty pracy oczywiście rosną, ja to też rozumiem, no ale to też automatycznie, drastycznie wpływa na koszty miasta. Panie Ministrze, przyglądam, że rozumiem, że może się okazać, że kanalizacja nie będzie czyszczona, bo to jest za drogie? Nie, oczywiście, że nie. Natomiast na każdym odcinku optymalizujemy koszty i staramy się osiągnąć taką kwotę, która jest najlepsza, czyli zachowując oczywiście jakość, żeby zachować również rozsądek cenowy. Także tutaj jest oczywiście, że tak nie będzie. Rozważaliśmy także rozwiązania takie in-house'owe, żeby to któraś ze spółek
spółek miejskich po prostu się tym zajęła. Zakupimy na przykład, być może się okazać, że taniej i lepiej będzie zakupić 2 czy 3 pojazdy specjalistyczne, sprzęty, które będą po prostu pracowały w ramach usługi in-house'owej, bo być może to będzie najlepsze rozwiązanie. Jeszcze jedno pytanie, panie prezydencie. Czy pan zna okoliczności, dlaczego zrezygnował z pracy? Chwalony przez sympatyków Sandecji prezes spółki w tym momencie, kiedy za chwilę rozpoczynają się rozgrywki, to wciąż musi różnego rodzaju spekulacje, czy pan zdaniem to jest problem dla klubu w tym momencie? Ja muszę powiedzieć, że moja ocena działania pana prezesa również jest pozytywna. Ustabilizował również sytuację kadrową w klubie. Bardzo dobrze mi się z nim współpracowało, jeżeli chodzi o zarządzanie finansami, kosztami. Także mogę mu w każdej chwili wystawić bardzo pozytywną ocenę, jeżeli chodzi o taką typową stronę menadżerską, jeżeli chodzi o tę menadżerkę sportową. No oczywiście złożył rezygnację, podał chyba w swojej informacji informację o tym, że nie ma boiska treningowego dla Sandecji. Przygotowywaliśmy oczywiście boisko w Piątkowej dla tego celu. No wszyscy wiemy, że inwestycja na stadionie miała ruszyć, także w automatyczny sposób to utrudni przygotowania. Będziemy oczywiście podejmować starania, żeby ta pierwsza drużyna miała warunki do tego, żeby się przygotować do nowego sezonu. Także no, tyle z mojej strony. Nie będę wchodził jak gdyby w tą warstwę jakichś domniemywań. Zakładam, że ten powód, który był podany, był powodem faktycznym. Aczkolwiek, tak powiedziałem, podkreślam bardzo pozytywną ocenę pracy, którą mogę tutaj przedstawić. Czy jakieś jeszcze tematy mniej lub bardziej bieżące się pojawiają w Państwa rozmowach? Szanowni Państwo, dziękuję bardzo. Krótko chciałem po prostu pokazać, bo jednak temat duży, nośny w tej chwili medialnie, w mediach centralnych. My oczywiście też jesteśmy przygotowani do szeregu różnych inwestycji. Skala finansowania, oczywiście jak się wszyscy domyślamy, przekracza możliwości Nowego Sącza. Ja zwracałem się do wszystkich parlamentarzystów naszego regionu, aby wsparli nas we włączenie obwodnicy wschodniej do programu 100 obwodnic, ale z tego co wiem, program generalnie chyba leży, więc chcemy oczywiście nowych rozwiązań komunikacyjnych dla Nowego Sącza, stąd ten największy projekt to projekt właśnie taki drogowy, który mocno by odciążył ruch. Też myślę, że przed nami taka konferencja, na której Państwu pokażę jeszcze inne rozwiązania drogowe. Wczoraj zaakceptowałem kształt nowego ronda na ulicy Lwowskiej, Nowochruślickiej, Prażmowskiego. To miejsce, które wszyscy też sądeczanie znają, tak samo jak rondo pod szpitalem i tutaj wiemy, że rozwiązanie już będzie w tym roku. Też zastanawiamy się, czy dokonać, no było nie było jednak czasowej naprawy tego skrzyżowania. Koszty są wieloset tysięczne, nawet takiego tymczasowego rozwiązania, wiedząc, że mamy w planach przebudowę tego skrzyżowania w kierunku ronda, ale tak każdy mówi, no jednak to skrzyżowanie przenosi olbrzymi ruch i jest rzeczywiście, no w stanie jest opłakanym, no podobnie jak pod szpitalem, aczkolwiek pod szpitalem już przynajmniej mamy tą perspektywę ostatecznego rozwiązania tego problemu, bo przetarg jest rozstrzygnięty. Natomiast tutaj się zastanawiamy tylko, czy dokonywać takiego bieżącego remontu nawierzchni, czy oczekiwać od razu na to rozwiązanie docelowe w postaci budowy ronda. Idealnie by oczywiście było, gdyby udało się przed zamknięciem ruchu na Lwowskiej uruchomić na przykład pierwszy etap właśnie obwodnicy wschodniej, czyli od Witosa do ulicy Lwowskiej, bo wtedy no, w jakimś stopniu rozładowalibyśmy problemy komunikacyjne w tamtym rejonie. Przepraszam, most na Kamienicy. Jest jakaś decyzja, bo wojewoda twierdzi, że nie będzie mieli No niestety otrzymaliśmy decyzję odmowną. Oczywiście skrajna, najgorsze rozwiązanie zarówno dla mieszkańców Kamionki, jak i dla tych kilkudziesięciu nowosądeckich domów, to rozbiórka mostu i oddanie go po prostu do Agencji Rezerw Materiałowych. Jesteśmy na to przygotowani. Ja nie czekając oczywiście na to, jaka będzie decyzja rządowa, jaka będzie decyzja wojewody, chociaż
Liczyłem, że ta obietnica, która była publicznie złożona, będzie dochowana. Przygotowałem całą dokumentację właściwie dwóch mostków, bo jeszcze wcześniej jest taki mniejszy mostek z całym rozwiązaniem komunikacyjnym, także mamy pełną dokumentację techniczną, jesteśmy gotowi do inwestycji. Mam też wstępne deklaracje, że również tak samo jak przy budowie mostu tego tymczasowego, właśnie gminy troszeczkę pomogą miastu na ten, żeby złożyć się na tą wspólną część, którą mielibyśmy dołożyć do programu powodziowego. Będziemy się oczywiście o tej decyzji odwoływać, licząc na to, że jednak się uda to, uda się uzyskać te środki. Natomiast no jeżeli się tak nie stanie, no to zrobię wszystko, żeby chociaż to rozwiązanie tymczasowe przetrwało, bo rozmontowanie tego mostu to oczywiście problem nie tylko dla Kamionki i mieszkańców, ale także dla mieszkańców Nawojowej, mieszkańców Lwowskiej, Długoszowskiego, bo wtedy się ten ruch tam przenosi. To oczywiście kolizje drogowe i tak dalej, i tak dalej. Także no, no szkoda, że to słowo nie było dotrzymane, prawda? No ale to jest jak jest. Ja się nie będę obrażał na decyzję rządu i po prostu musimy tak działać, żeby mieszkańcy mieli jak najwyższy komfort pomimo tej trudnej sytuacji. Ale nawet jeśli odwołanie będzie skuteczne, to w tym roku już się koniec czerwca to jest taki deadline. Dokładnie. No, drogowcy i oczywiście też, z którymi konsultowaliśmy ten temat, to mówili no 10, 15 lipca ewentualnie byłoby to możliwe do realizacji, tak żeby skończyć 31 grudnia, bo pieniądze powodziowe mamy wydać w ciągu roku kalendarzowego. Jest furtka taka, z tego co mówią radcy prawni, że można przeciągnąć taką inwestycję na następny rok, więc być może w takiej ekstraordynaryjnej sytuacji byłaby taka możliwość, no bo zabraknie miesiąca, dwóch, żeby w 100% zakończyć inwestycję, ale jesteśmy przygotowani, żeby ją zrealizować w 6 miesięcy. Budowa nowego mostu, właściwie dwóch, bo ten drugi to mniejszy mostek, to naprawdę byłby duży wyczyn, ale wszystko logistycznie było tak zapięte, że wystarczyło wcisnąć guzik i inwestycja mogła ruszyć. No nie będę ustawał w tym, żeby rzeczywiście te środki pozyskać. No jeżeli w tym roku nie otrzymamy, no to być może w przyszłym. No w zeszłym roku nam wytłumaczono, to jeszcze poprzedni wojewoda Małopolski powiedział, że po prostu środki były przekazane na walkę z COVID-em. Oczywiście ze zrozumieniem do tego podszedłem, bo wiemy, jakie to były koszty w skali kraju i w skali każdego organizmu, także miasta Nowego Sącza. No, ale obietnica padła, tak, że na pewno będą pieniądze w przyszłym roku i rzeczywiście jesteśmy na tym pierwszym miejscu listy rankingowej, jeżeli chodzi o województwo. No ale jeżeli ich nie ma, no to znaczy, że mamy problem wspólny, tak, bo to nie jest problem stricte Nowego Sącza, czy stricte Kamionki, tylko całego regionu. Tak. No jeżeli właściciel mostu, czy Agencja Rezerw Materiałowych zażąda zwrotu w tym terminie, nie zdecyduje się na przedłużenie, no to będę zmuszony ten most polecić rozebrać. Święte prawo własności. Natomiast, no, szczerze mówiąc, nie chcę mi się wierzyć, żeby on był aż bardzo tak potrzebny w innym miejscu, bardziej niż tutaj u nas, więc nie sądzę, żeby aż takie zagrożenie było. Aczkolwiek skrajnie na to patrząc, może się tak zdarzyć. W razie dziękuję Państwu bardzo serdecznie. W przyszłym tygodniu te wnioski zostaną oczywiście wysłane do Warszawy, no i mam nadzieję, że będziemy się mogli cieszyć z realizacji. Dziękuję bardzo.